Bardzo serdecznie na dziewiątym już spotkaniu jasełkowym w wykonaniu naszej szkoły, tej szkoły Liceum Ogólnokształcącego imienia Ireny Sendlerowej. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyliście, żeby obejrzeć nasz spektakl, że cieszą się one takim dużym zainteresowaniem. I chciałbym tutaj powitać też naszych znamienitych gości. Bardzo serdecznie witam przewielebnego naszego księdza proboszca, który nas zaszczycił. Bardzo serdecznie witam pana Kazimierza Porębskiego, który jest radnym powiatowym, który wspiera naszą szkołę w starostwie. Bardzo gorąco witam pana Ryszarda Olika. To jest pana, który reprezentuje jednostkę wojskową, to jest kierownik klubu wojskowego przy pierwszym budynku porządku radioelektronicznym. Witam również pana Zygmunta Latoszyńskiego, który jest honorowym prezesem naszego szkolnego klubu historycznego imienia Armii Krajowej. No, bardzo miło mi jest dzisiaj powitać, taką zrobił nam troszeczkę niespodziankę, księdza Macieja Szczołta, który tutaj u nas był i był bardzo dobrym duchem naszej szkoły. Bardzo się cieszymy, że ksiądz jest sercem zawsze z nami. Nie będę już przedłużał. Życzę Państwu miłych wrażeń artystycznych i zapraszam do obejrzenia naszego spektaklu. Te siły wytrwać.
chwilę. Zatrzymajcie się w biegu szalonym. Posłuchajcie. Dziecina gdzieś kwili. Lecz ten głos wrzawą świata stłumiony. Cicho, cichutko i kroku zwolnijcie. Pominiecie stajenkę uboką. A tam w żłobie wszak kryje się życie. Kto w nim leży, jest prawdą i drogą. Niech uciszy się świat rozkrzyczany. W siebie patrzeć niech wreszcie przestanie. Wtedy pokój, dotychczas nieznany, spłynie w serca z aniołów śpiewaniem. No i jak? Ładnie? No, bardzo ładnie. Ale ja lubię, jak dom jest tak pięknie ubrany na święta. Ja też. Choinka, lampeczki, zapach pierniczków. Święta to najpiękniejszy czas w roku. No i jeszcze szkoły nie ma. Raj. Tylko szkoda, że tak krótko. Żeby przynajmniej miesiąc. No dobra, 3 tygodnie. Znudziłbyś się. A pamiętasz, jak było w zeszłym roku, jak pokłóciliśmy się przy ubieraniu choinki? No pewnie, ale babcia się wtedy zdenerwowała. I to wszystko przez to, że nie chciałaś mi oddać tej czerwonej bombki. Ej, nie chciałam ci jej oddać, tylko ty mi ją zabrałeś. To wszystko była twoja wina. Co ty powiedziałaś? To z tobą nigdy się nie można dogadać. Zawsze ci coś nie pasuje. Co powiedziałeś? To, co słyszałaś. No już, spokój, bo znowu zaczynamy od początku. Zresztą wiesz, wtedy miałem jeszcze 8 lat. Byłem małym dzieckiem, nie to, co teraz. No tak, bo teraz masz 9 i jesteś dorosły. Ale był z tego jeden pozytyw. Babcia tak pięknie powiedziała nam historię o narodzeniu dzieciątka. A tak właściwie, gdzie ona teraz jest? Kuchni. Pierogi lepi. Mnie się chyba zdaje, że do nas na Wigilię to przyjdzie całe miasto. Tyle tego jedzenia szykuje. Może ją zawołamy i opowie nam jeszcze raz tą piękną historię. Babciu, babciu! Co się dzieje? Tylko nie mówcie, że znowu się bijecie. No co ty, my? Zobacz, jak pięknie ubraliśmy choinkę. No rzeczywiście, cudna, ale muszę wracać do kuchni. Bo pierogi same się nie ulepią. Babciu, ale my do ciebie mamy prośbę. No właśnie, chcielibyśmy, żebyś jeszcze raz opowiedziała nam, jak to było z tymi narodzinami Jezusa. Prosimy, prosimy. Dzieciaki, ale znacie już tą historię. Znudzicie się tylko. Zresztą, zostało jeszcze tyle pracy, a tak mało czasu. Ale babcia sama mówiła, że w święto nie chodzi o prezenty, choinkę czy super wysprzątany dom. Przecież święto chodzi o to, żeby spędzić czas z ludźmi, których się kocha. Ja wiem, wiem, ale zrozumcie, za chwilę Wigilia, goście, mam mnóstwo pracy. Prosimy! Jeśli chcesz, pomogę ci później lepić te pierogi. Bartek na pewno też. Tak, pomogę. No dobra, macie mnie. Są rzeczy ważne i ważniejsze, a czas spędzony z najbliższymi jest najważniejszy. Siadajmy. Zacznij od tej Marysi. I o Józefie nie zapomnij. No dobra, dobra. Zaczynajmy. A więc było to tak. W 6 miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski,
Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Świątyni mego ciała.
Wow, nieźle, ale żeby taki anioł ze skrzydłami, że też ona się nie wystraszyła. Jej też nie było łatwo. To była dla niej bardzo trudna sytuacja. Ale, że jak już wam mówiłam, Marysia miała dobre serce i tym razem nie myślała o sobie. Udała się do swojej krewnej Elżbiety, która także spodziewała się dziecka. Chciała jej pomóc. Witaj, Elżbieto. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto gdy głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawcy moim. Ale Józef, gdy dowiedział się, że Marysia urodzi dziecko, bardzo się tym zmartwił. Sam nie wiedział, co robić. Pewnie zastanawiał się też, co ludzie powiedzą. Myślał nawet, żeby ją oddalić. Wtedy do Józefa też przyszedł anioł. Nie wiem, co robić mam, czy zdołam to pojąć. Nie wiem, co robić mam, jak zrozumieć to. Nie wiem, co robić mam, czy zdołam to pojąć. Nie wiem, co robić mam, jak zrozumieć to. Jak to możliwe jest,
że Maria drzemie mną. Jak to możliwe jest, że Maria drzemie mną? Co ludzie powiedzą, gdy dowiedzą się? Co ludzie powiedzą, gdy dowiedzą się? Złe myśli ogarniają, 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 złe myśli ogarniają. Nie wiem, czy radę dam. Józefie, Maria Przemierna, jak to się stało? Nie bądź naiwny. Nie daj się oszukać, wykorzystać. Józefie. Józefie, co ludzie powiedzą? Jak pokażesz im się na oczy? Wszyscy będą pytać. Co ludzie powiedzą? Józefie. Józefie. Wszyscy już mówią. Śmieją się z ciebie. Musisz zachować się jak mężczyzna. Oddalią. Nie wiem, co robić mam, czy zdołam to pojąć. Nie wiem, czy radę dam, jak zrozumieć to. Józefie, Józefie, wybrałem cię, byś chronił ją. Tak, byś chronił ją. Józefie, Józefie, zapewniam cię, nie jesteś sam. Nie, nie jesteś sam. Prowadzę was tą drogą, drogą miłości wielkiej. Wystarczy, że zaufasz mi. Wszystko Józefowi. Wyobrażasz sobie? Na pewno się bał. Nagle taki głos, nie wiadomo skąd. Ale dzięki temu on wszystko zrozumiał. Otoczył Maryję opieką. Od tego momentu mogła zawsze na niego liczyć. Thank you.
Aniu, czy ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki twój bohater? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma Jan Dźwięk? Jakże trudno to pojąć. Ufność mą pokładam jednak w Panu. Schowaj mnie pod skrzydła. Kiedy fale mórz chcą porwać.
musiało być dobrze. Wzięli ślub i koniec. To nie do końca tak było. Zły władca Herod wydał rozkaz. Kazał spisać wszystkich mieszkańców swojego królestwa. Dlatego Józef z poślubioną sobie Maryją musieli udać się do bardzo odległego Betlejem, skąd pochodził ród mężczyzny, aby dać się spisać. Droga była długa i w dodatku nikt ich tam nie witał. Nikt na nich nie czekał. A tam narodził się Pan. Ale z chęcią odwdzięczę się pracą. Idźcie szukać dalej. W moim zajeździe nie ma dla was miejsca. Kto tam? Podróżni. Moja żona jest brzemienna, a my szukamy noclegu. Błagam, pomocy. Czym możecie zapłacić? Pomocą i dobrym słowem. Tu nie ma miejsca dla biedaków. Ruszajcie dalej. Na Józefa.
zapytam. Podróżni, noc już blisko, a my nie mamy noclegu. Błagam, pomocy. Znowu jakaś biedota. Jedyne, co dla was mam, to szopę za miastem. Wygód tam nie ma, ale jest sucho i ciepło. Mario, znalazłem nam schronienie. Nie jest to bogaty dom, ale ciepła i sucha stajenka. Będzie nam tam dobrze. Chodźmy. Źli ci ludzie w tym Betlejem. Naprawdę? Nikt o nich nie pomyślał? Pan Bóg był z nimi cały czas. Posłał anioły, by obudziły śpiącą ludzkość. I to nie tych najbogatszych, ale biednych pasterzy, którzy wypasali owce.
chociaż pasterze. Ale co oni mogą pomóc? Sami nic nie mają. A tam taka biedna stajenka. Nawet łóżeczka dla dzieciątka nie ma. Masz rację. Pan narodził się w stajence, a za kołyskę służył mu żłóbek. Ale nie sami pasterze pokłonili się Jezusowi. Gwiazda przyprowadziła do Betlejem trzech mędrców z dalekiego wschodu. Według moich obliczeń, tam. Moje księgi wyraźnie wskazują tę drogę. Pójdźmy za gwiazdą, ona wskaże nam drogę. Postanowił zabić wszystkich małych chłopców. Thank you.
dzielić. Na pewno nie. Herod! Jedyny władca! Ale udało się. Maleńka miłość, maleńkie dzieciątko każdego dnia zmieniało świat. A wszystko zaczęło się w tej lichej, betlejemskiej stajence. Tam, gdzie pasterze i królowie złożyli mu pokłon. Tam tuliła go matula i śpiewała. Lulu, 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 l
Dziś w betlejemskiej szopie narodził się Zbawiciel. Mesjasz Pan jest z nami. Cudowna to noc. Maryja porodziła syna. To historia niby taka sama, a jednak inna. To od nas zależy, jak ta historia do nas trafi i czego nas nauczy. Ale dosyć tego gadania. Chodźmy i my pokłonić się przed Bożą Dzieciną. Thank you.
Żal, który wydaje się nie mieć końca. Jest taka samotność, że wydaje się, że nic nas nie pocieszy. Ale musimy pamiętać, że każda, nawet najczarniejsza noc, kiedyś się skończy. Każdy ból minie. A on kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Z naszym bólem. Z naszą niedoskonałością. Z naszą samotnością. Pamiętajmy, że tylko ta miłość może nas ocalić. Ten człowiek był człowiek, dla nas się narodził. Z niewoli wyzwoli, słuchajcie go młodzi.